dzisiaj chciałam porozmawiać o śmierci księżnej Diany Spencer. I może to być dla Was zaskakujące, że umieszczam śmierć księżnej Diany jako zagadkę kryminalną, ponieważ oficjalnie był to zwykły wypadek samochodowy, ale bardzo wiele osób uważa, że nie było to przypadkowe, że ten wypadek był zaplanowany i tak naprawdę był zabójstwem. To może zacznę od krótkiej historii i faktów, jakie znamy na temat wydarzeń z tej niefortunnej nocy. Diana Spencer stała się częścią brytyjskiej rodziny królewskiej po tym, jak w 1981 roku wyszła za Karola, księcia Walii, syna brytyjskiej królowej Elżbiety II. W 1992 roku wyszło na jaw, że oboje małżonkowie mieli romanse i ostatecznie w 1986 roku małżeństwo zakończyło się rozwodem, ale podczas jego trwania mieli oni dwóch synów, Williama i Harry'ego. Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa było wiele spekulacji na temat związku księżnej Diany z Dodim Fayetem, synem egipskiego milionera. I ostatecznie po rozpadzie związku Diany z księciem Karolem oficjalnie związała się ona z Dodim. Diana zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku i w tym samym wypadku zginął również jej partner Dodi Fayet i kierowca Henri Paul, a jej ochroniarz był jedyną osobą, która przeżyła ten tragiczny wypadek. Oficjalną przyczyną śmierci księżnej Diany są obrażenia, jakie odniosła w wyniku tego właśnie wypadku, ale wiele osób uważa, że ten wypadek nie był przypadkowy, że to nie był zwykły wypadek, który mógł zdarzyć się każdemu, ale został on przez kogoś zaplanowany. That Diana died as a result of a routine Saturday night traffic accident must be the same people who believe that President Kennedy was shot by a lone gunman. Na początku powiem o tym, co francuska policja uznaje za oficjalną przyczynę wypadku, a było to nietrzeźwość kierowcy Henri Paula. Jednak wiele osób, łącznie z jego rodziną, uważa, że nie jest to możliwe, że był on pijany podczas prowadzenia tego samochodu, ponieważ kompletnie nie było to do niego podobne, on praktycznie nie pił alkoholu. Ale gdy rodzina zwróciła się o ponowne przeprowadzenie badań jego krwi, wynik wrócił praktycznie identyczny, że był on pod wpływem alkoholu. Ale podejrzane było to, że wykryto w niej substancję, tutaj zostawię jej nazwę, która nie miała zupełnie żadnego powodu, żeby być w jego systemie, a leku, który on powinien przyjmować i był mu zapisany przez lekarza, w tej krwi nie było. Dlatego popularną teorią jest to, że krew oddana do badania i przypisana do kierowcy tego samochodu tak naprawdę nie należała do niego, tylko została ona podmieniona, żeby upozorować właśnie to, że był on nietrzeźwy podczas prowadzenia pojazdu. Kolejnym podejrzanym elementem dotyczącym tego wypadku było to, że żaden z pasażerów nie miał zapiętych pasów, a na wszystkich zdjęciach z poprzednich lat, kiedy Diana była fotografowana z tyłu samochodu, zawsze była przypięta pasami. Drugą teorią na temat przyczyny tego wypadku, która była popularna zwłaszcza zaraz po tym tragicznym wydarzeniu, było to, że do śmierci Diany przyczynili się paparazzi, którzy znajdowali się przed jej hotelem, ponieważ chcieli uchwycić jak najlepsze ujęcia, jak będzie ona opuszczała ten hotel z Dodim. I Diana kazała nawet upozorować to, że będzie ona wychodziła głównym wyjściem poprzez podstawienie tam samochodu, a tak naprawdę wyszła tylnym wyjściem. Ale podobno większość reporterów zorientowała się, że Diana wychodzi nie tym wyjściem, którym na początku uważali i zaczęli ją gonić. I kierowca, uciekając właśnie przed tymi paparazzi, popełnił błąd i dlatego nastąpił ten wypadek. I tak jak powiedziałam, ta teoria była bardzo popularna zaraz po tym wypadku i nawet toczyło się postępowanie karne przeciwko tym właśnie paparazzi, którzy ścigali Dianę tej nocy. Podejrzane jest to, że samochód, który uległ temu wypadkowi kilka tygodni wcześniej, został skradziony, a później odnaleziony. Uważa się, że ta kradzież nie była przypadkowa i że było to zrobione, żeby podmienić część samochodu, taki chip, dzięki któremu można zdalnie na przykład zwiększyć prędkość samochodu. Wiadome jest, że księżna Diana nie zginęła na miejscu wypadku, tylko po przewiezieniu do szpitala, ale bardzo podejrzanym elementem tej sprawy jest to, że mimo to, że droga do szpitala była dosyć krótka, to ambulansowi zajęło aż od godziny do godziny 45 minut, tak wynika z różnych raportów, żeby dowieźć ją do szpitala
oraz to, że w tej karetce nie było wystarczającego sprzętu, żeby uratować jej życie, oraz to, że lekarz dowodzący w tej karetce nakazał zatrzymanie karetki, ponieważ stan Diany był tak krytyczny, ale było to dosłownie kilkanaście metrów od szpitala, czyli równie dobrze mogli oni już po prostu do niego dojechać i użyć tam lepszego sprzętu niż mieli w karetce, więc wiele osób uważa, że był to sposób, aby pogorszyć jej stan, zanim dowiedzie się ją do szpitala i właśnie to doprowadziło ostatecznie do jej śmierci. Kolejne dwa elementy, które mogą być uznane za zwykłe błędy, ale również o zacieranie śladów i pozorowanie zwykłego wypadku, to to, że ten tunel, w którym miało miejsce właśnie to tragiczne zdarzenie, został bardzo szybko wyczyszczony i oddany do normalnego ruchu drogowego, co nie zdarza się nawet przy zwykłych wypadkach, których nie ma ofiar, albo których ofiarami nie są osoby tak publiczne jak księżna Diana. A drugim elementem, który jest bardzo frustrujący, to to, że ciało księżnej Diany zostało zabalsamowane bardzo krótko po jej śmierci, co jest nielegalne według francuskiego prawa. Wiele osób uważa, że Diana była w tamtym czasie w ciąży z Dodym Fayetem, ale przez to, że jej ciało zostało zabalsamowane, nie da się tego stwierdzić. A bardzo możliwe, że jeśli Diana była w ciąży, a ta wiadomość została podana przez ojca Dodiego, który udzielił wywiadu w telewizji i powiedział, że dzień przed tym tragicznym wydarzeniem jego syn zadzwonił do niego i właśnie poinformował mu, że będzie miał dziecko z księżną. I możliwe, że to było powodem jej śmierci, ponieważ brytyjska rodzina królewska nie chciała, żeby książę Harry i William mieli przyrodniego brata, którego ojciec był muzułmaninem. Niektórzy uważają, że śmierć księżnej była przypadkowa, bo tak naprawdę celem tego ewentualnego zamachu był sam Dodi Fayette. Że jego śmierci mogli chcieć przeciwnicy jego ojca, albo sama rodzina królewska, która chciała zapobiec temu, żeby poślubił księżną i dostał się tym samym w pewnym sensie do właśnie rodziny królewskiej i kierowały nimi właśnie względy rasowe i religijne. Wielu świadków tego wypadku twierdzi, że widziało motocykl, który śledził w pewnym sensie samochód księżnej, a po samym tym wypadku podobno ten motocyklista wstał z motoru, podszedł i zajrzał do tego wraku samochodu i podobno zrobił gest rękami w stylu X i niektórzy uważają, że był to jakiś dziwny gest oznaczający wykonanie misji, ale oczywiście nie jest to potwierdzone i bardzo szybko po tym właśnie wydarzeniu ten motocyklista wsiadł z powrotem na swój motor i odjechał i nigdy więcej go nie widziano i nigdy go nie odnaleziono. Innym elementem, który również jest bardzo spójny w zeznaniach świadków wypadku, było to, że ułamek sekundy przed tym wypadkiem, w tym tunelu, było widać oślepiające światło i bardzo możliwe, że zostało ono użyte do tego, aby zorientować kierowcę i spowodować właśnie ten wypadek, ale do dzisiaj nie wiadomo, co było źródłem tego światła i czy naprawdę miał on właśnie taki cel. Like a photo flash. No, it was stronger than a photo flash. W swoich zeznaniach lokaj księżnej Diany zeznał, że od wielu miesięcy była ona bardzo przerażona o swoje życie i zwierzyła mu się, że boi się, że rodzina królewska planuje jej śmierć. I bardzo ciekawe jest to, że jest on w posiadaniu listu, który podobno napisała sama księżna Diana, ale nie zostało to w 100% potwierdzone, w którym napisała, że obawia się, że jej były mąż, książę Karol, planuje jej śmierć i planuje zrobić to, pozorując właśnie wypadek samochodowy, w którym bardzo ciężko ona ucierpi lub nawet zginie. Interesujące również jest to, że jeden z byłych agentów brytyjskiego MI6 zeznał, że 5 lat przed śmiercią Diany planowane było zabójstwo serbskiego lidera Slobodana Milosewicza i miał on być zamordowany w taki sam sposób, jak zginęła księżna Diana. Czyli miał to być upozorowany wypadek samochodowy w tunelu, a kierowca powinien zostać zdezorientowany ostrym światłem puszczonym od przodu samochodu. I to są wszystkie informacje, które udało mi się zebrać na temat tej bardzo interesującej sprawy. Jeśli chcecie wiedzieć, jaka jest moja opinia, to myślę, że nie był to zwykły, przypadkowy wypadek, a nawet jeśli był, to, że ambulans zatrzymał się kilka metrów przed szpitalem, mogło mieć coś wspólnego z późniejszą śmiercią księżnej Diany. Myślę, że nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę się stało, możemy tylko spekulować,
Jeśli macie jakieś opinie na temat tej sprawy, to zachęcam do zostawienia ich w komentarzach, bo naprawdę bardzo chętnie je przeczytam. Mam nadzieję, że ten film był dla Was interesujący. Jeśli tak było, to zachęcam do subskrybowania. I jeśli macie jakieś sprawy, o których chcielibyście, żebym porozmawiała w kolejnych filmach z tej serii, to również zostawcie je w komentarzach. A teraz do zobaczenia. Cześć!